Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalom i dziś jest ten dzień, w którym udało mi się skończyć Halo Wars 2. W związku z tym, jeżeli widzieliście moje filmy przed premierą Halo Warsów 2, czy może to były motyw Halo Wars dogania główną serię Halo, czy może ten drugi z oczekiwaniami Halo Wars 2 to może wiecie, że bardzo ważnym elementem było umieszczenie akcji drugiej części pod serii Halo Wars bardzo blisko zakończenia Halo Wars 5. No bo to jest wtedy takie naturalne przedłużenie tego, co tam się działo i potencjał na jakąś przyszłość. Więc to jest temat, na który bym się chciał dzisiaj opowiedzieć wypowiedzieć, znając już zakończenie Halo Wars 2. A więc tak jak jest film oznaczony, będą tu spoilery, pogadamy sobie o tym, jak się zakończyło Halo Wars 2, no i siłą rzeczy jest to materiał głównie dla osób, które skończyły Halo Wars 2, albo nie są tym w ogóle zainteresowani, no ale co wtedy robilibyście na tym kanale? O czym miało być Halo Wars 2? Halo Wars 2 to było Spirit of Fire przylatuje na Arkę, tam są jakiś odłam kowenantów wygnańcy, nimi dowodzi Atriox, my mamy Katera i mamy ich yy, starcie. Starcie dowódców, będziemy walczyć i to miało być główne założenie Halo Wars 2. I jak to się kończy? No kurczę, nie kończy się, spójrzcie na to. Mamy tę scenę z trailera. i nagle. cięcie. To jest ostatni film, moment, który widzimy przed napisami końcowymi. Tak. O tu, Atriox jest cały czas na arce, tak samo jak Spirit of Fire. Cały czas są na arce, i cały czas będą się napierdzielać nie wiadomo ile. Więc akcja praktycznie jest ucięta, i tam się dzieje może coś dalej ciekawego, ale tego już nie zobaczymy, bo to zostało zaplanowane w inny sposób. I to jest cholernie głupie, cholernie denerwujące. I to jest po prostu jakaś kolejna skaza całości po żenującym halo, y, halo 5. I kolejny zawód, jeżeli chodzi o samo zakończenie. Są inne elementy, ale ten jest taki jednoznacznie zły negatywny. Chciałbym, żeby w jakiś satysfakcjonujący sposób zakończyło się tutaj starcie z Atrioxem. On miał być tym głównym, tym, tą siłą napędzającą y, całą fabułę, jakimś głównym przeciwnikiem i czymś, czego nie mieliśmy praktycznie, nie wiem, pre, mało kiedy. Mało kiedy mieliśmy w Halo Wars tak z tego przeciwnika, do którego pokonania dążyliśmy. Natomiast cały ten konflikt nie kończy się w żaden satysfakcjonujący sposób, bo będzie to najwyraźniej kontynuowane. Jak to będzie kontynuowane, pogadamy sobie zaraz. Teraz jeszcze jeden element zakończenia Halo Warsu. Dwójki, który też jest kiepski, ale który można wybronić. Otóż w scenie po napisach pojawia się Guardian. Dzieje się to w ten sposób, że super, największy, najbardziej halosowy zwrot akcji na świecie, jaki może być. Wykorzystamy wyprodukowanie pierścienia Halo, żeby wysłać go w miejsce, gdzie powinien on być pierwotnie, czyli w miejsce zniszczenia pierwszego pierścienia. Halo. Wyślemy tam pierścień, oczywiście rozbrajając go wcześniej, no i nadamy z niego sygnał. On jest niedaleko licz, to już jest przestrzeń jakby do przebycia przez sygnały komunikacyjne. Wyślemy tam wiadomość, przyjdzie jakieś wsparcie, będziemy mogli wrócić do domu. Genialny, zarąbisty zwrotak, zarąbisty pomysł, bardziej klimatyczny po prostu się nie da. No i takim zwrotem na końcu jest to, że Anders się nie wydostaje z tego pierścienia i leci razem z nim. Czyli generalnie dziewczyna jest sama na pierścieniu yy, prekursorów, no zakładając, że bez żadnych zasobów ani nic, yy, licząc, że oczywiście ktoś będzie na miejscu, żeby ją uratować. No i po co ona tam utknęła? No po to, żebyśmy mogli w scenie po napisach Wyjść razem z nią na dwór, bo ona była oczywiście w tej sterowni i zobaczyć co? Gardiana, kurwa Gardiana. Oczywiście w tym momencie nie wytrzymałem, i moje oglądanie zakończyło się krzykiem. I dziś pewnie w nocy też będę miał y, koszmary z tym związane. Ale no, dobra, to jest do wybronienia. Jest film na kanale, że Halo Wars dogania główną serię. W tej chwili właśnie ją dogoniło, i wszystko, co się będzie działo w kolejnych odsłonach, czy to jednej, czy drugiej serii, będzie miało wpływ na tą drugą. Mamy Guardiancy, jest rzucony jasno temat. To jest teraz w tej historii po Halo 5, kiedy Cortana obstawia Guardianów w wszystkich zakątkach znanej galaktyki. Po prostu Anders wyleciała w pobliże Rich. Wiecie, odległość skoku, który pokonał Pilarowatom uciekając Ridge. No i tam już na miejscu był Guardian, który jest rozstawiony, żeby po prostu rządami terroru trzymać galaktykę w szachu. I to jest czyste nawiązanie jakby do całości powiedzenie nam tak, kto się teraz zazębi. Z tym, że tak jak mówię, główny wątek dział się tam na Arce. Był to po walkach Spirit of Fire z wygnańcami i to nie zostało w żaden sposób satysfakcjonująco rozwiązane. Nie było Adryoxa, jakiejś walki z bosem. Było gadane dużo o walkach z bosami w tej grze. Jedyne walki z bosami, jakie tam mamy to dwa starcia z Decimusem. Dwa te same starcia z Decymusem, mamy gdzieś tam jakiś wielkiego sentinela, z którym też się mamy postrzelać, ale on jest jakby przeszkadzajką, elementem mapy czymś takim, no i trzy skaraby na koniec nie, żeby było to coś, z czym się nie mierzyliśmy, więc y, temat bossów może omówimy kiedy indziej, ale liczyłem, że się pojawi Atriox, będzie jakaś walka z nim, coś, cokolwiek. No bo w pierwszej scenie nam go pokazali jak kompletnego badasa, który się nie boi iść na pierwszą linię frontu. No i przy okazji mówiąc o bossach, nie dostaliśmy żadnego starcia z Chief Master'em, on został chyba wrzucony tylko po to, żeby wśród, koło dwóch brutów był jakimś urozmaiceniem wśród dowódców w multiplayerze, bo to też nie zostało rozwiązane i on też się może pojawić. No właśnie, co się może stać? Jest Atriox, jest Spirit of Fire. Oni wszyscy się tam będą napierdzielać na arce. W świat Halo w tej głównej serii pójdzie wiadomość, że Spirit of Fire jest tam na miejscu i że potrzebują ratunku. Być może dostaniemy yy, trochę więcej Halo w Halo. I miejsce w Halo 6, na przykład, będzie udanie się tam, z, żeby udzielić im wsparcia. To by było naprawdę świetne. No i będzie ten Atriox. On nie został tutaj rozwalony, więc prawdopodobnie on i jego wygnańcy mogą być taką siłą covenantów w Halo 6. To może w ten sposób płynąć i o tym też mówiłem wcześniej. To się w tej chwili. To w tej chwili jest możliwe, bo w Halo tej głównej serii nie ma teraz jakiegoś takiego wyraźnego, wyraźnego przeciwnika, jeżeli chodzi o armię kowenantów No bo wiadomo, w trilogii to była wielka armia. Która miała dążyć do tej wielkiej podróży. Potem w czwórce była ręka dydakta dowrządzona przez Jula, a potem w piące niedobitki tej armii i to też było ciągnięte, no bo głównymi przeciwnikami takimi szeregowymi byli w Prometeanie, w piące no i nie mamy takiej kowenackiej siły. Wiadomo, że nie da się zrobić halo bez gruntów albo szakali, albo łowców, albo tych pojazdów, wszystkich charakterystycznych. To musi być. I można powiedzieć, że w pewien sposób to już będzie teraz zapewnione. No, bo jest powiedziane cały czas, że to jest taka ta wielka armia, że wcale nas tutaj Spirit of Fire nie, nie pokrzyżował nam planów, nie spowolił nas ani nic. Bo widzimy ten ogrom armii na sam koniec. To jest prawdopodobnie sugestia, że jakoś się wydostaniemy z arki, czy może dostaniemy tam coś, co szukaliśmy. Bo w sumie nie wiemy, czemu Wygnańcy tam się dostali na arkę. Bo jak się okazuje, wcale nie próbowali uruchomić pierścienia halo ani nic. Bo dopiero Anders ze, ze statku Spirit of Fire ruszyła tam na miejsce do sterowni i spróbowała z tym piesieniem coś zrobić. Więc może dopiero się dowiemy, jaki jest deal. To jest jedna opcja, czyli kontynuacja całego wątku, zawiązanie kontynuacji tego, co mieliśmy tutaj w fabule Halo 6. Ale może, może to jakoś jeszcze kurcze zostawią i po Halo 6 zwiększeniu trylogii która się skupi tylko na walce z Cortano, z Sentinelami, z Wurden Eternal. I gdzie pojawi się może na koniec, a może gdzieś w trakcie. Anders jakoś wspomoże cały konflikt, bo nie wiem, będą mieli halo, będą mogli rozpierzyć te guardiance czy cokolwiek. Już naprawdę jestem w stanie kupić wszystko, każdy bullshit, jaki mi wcisnął. A opcja jest taka, że może wrócimy do Spirit of Fire przy okazji Halo Wars 3, kurczę, abym ja nie miał nic przeciwko, żeby to dalej się trzymało w jakimś takim jeszcze swoim podświecie, żeby to było cały czas otwarte na jakąś kontynuację. No bo jeżeli Halo Wars 2 będzie sukcesem, a ma w tej chwili bardzo dobre recenzje, jest bardzo dobrze wykonana, i naprawdę Microsoft nie ma się czego wstydzić, ma bardzo rozbudowaną kampanię marketingową i dalekosiężne plany na wsparcie popremierowe, no to jest szansa, żeby będą tutaj inwestować, no i współpraca z Creative Assembly, to co rozumiem, układa się bajecznie. Tak więc trzymam za to kciuki, a to były spoilerowe wrażenia, możecie powiedzieć jak wy to widzicie, ale widzę motyw, po prostu tutaj te dwie kwestie, pierwsza, która jest średnia, była, wydawała mi się tragiczna, ale jest do usprawiedliwienia, czyli będzie to powiązane, oczywiście tragiczna, mówię, widok Guardianca już w tej chwili będzie zawsze budził we mnie wewnętrzny lęk, rozczarowaniu jakim było Halo 5 Guardians, ale to jest wiadomo do ratowania, to nam łączy to wszystko z głównym uniwersum i sprawia, że Halo Wars staje się naprawdę ważne. A drugi niestety gorszy motyw jest taki, że główny wątek Halo Wars dwójki nie został zakończony i on się gdzieś tam ciągnie, gdzieś tam oni się dalej leją, ale my już tego nie widzimy, nie mamy na to wpływu, nie wiemy jak to się skończy. I dostaliśmy bardzo mała Trioxa. dostaliśmy cholernie mała Trioxa. jak widzieliście a Trioxa, to jest wszystko praktycznie, co tutaj mieliśmy. Dobra, tak więc wypowiedzcie się jak wam to się podobało, bo jestem niestety zawiedziony. Cała gra była super, będzie wysoko przeze mnie oceniana w recenzji, która prawdopodobnie już jest na kanale. No a teraz dziękuję Wam za uwagę. Mówię, dzisiaj grę skończyłem, na szybko moje wrażenia, więc czekam na jakieś komentarze również z Waszej strony, bo wiem, że niektórzy z Was też już skończyli na pewno szybciej niż ja. Dzięki za uwagę, cześć.